Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dzisiaj jestem tutaj razem z kolegami, którzy ładnie się teraz przywitają. Witam cię, Mando, witam cię, Szymonie. Witam, chłopacy, bardzo serdecznie i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Cześć wam, witam wszystkich słuchaczy. I zebraliśmy się w takim większym gronie, aby podyskutować o filmie, do którego już żeśmy się zbierali parokrotnie. No ale teraz okoliczności Marvelowskiego tygodnia oraz części drugiej, która hula po kinach, no w końcu nas zmobilizowały do tegoż nagrania. Zapraszamy was niniejszym na dyskusję o Strażnikach Galaktyki, części pierwszej póki co, czyli jednego z filmów z Marvel Cinematic Universe, który miał premierę w 2014 roku, co w sumie już mnie zaskoczyło trochę, bo aż nie podejrzewałem, że to już tyle lat minęło od jedynki. Wiesz co, ja też przed chwilą sprawdzałem i byłem bardzo zdziwiony, bo ja wiążę ten film trochę z Daredevilem, bo to były dla mnie takie dwa ważne filmy, które sprawiły, że od tego momentu staram się łykać już wszystko, co wychodzi z tego worka MCU. I byłem przekonany, że Daredevil pierwszy był jeszcze przed Strażnikami Galaktyki, a on był, kurczę, prawie rok później. Ja dokładnie pamiętam premierę Strażników, bo to było wtedy, kiedy chciałem wystartować z nawiedzonym podcastem, ale miałem złamaną szczękę i miałem doła, no bo wiecie, nawet jeść nie mogłem normalnie, byłem na tych lekach i wtedy akurat jakoś była premiera w kinie i stwierdziłem, że no i tak nie mam niczego do roboty, no się do niczego za bardzo nie nadaje i pojechałem właśnie wtedy do kina sobie tak w pojedynkę. Ja to też bardzo rzadko robię, o czym wam mówiłem na piwie, raczej gdzieś tam zawsze z ekipą, mniejszą czy większą, wtedy pojechałem sam, no i bawiłem się doskonale, ale pamiętam, że to było jeszcze przed startem nawiedzonego podcastu, czyli właśnie szmat czasu, 2,5 roku. No i Strażnicy Galaktyki to jest cały czas, wydaje mi się, że chyba najbardziej odstający od pozostałej części Marvel Cinematic Universe film. Najbardziej odstający nie tylko ze względu na to, że rozgrywa się w kosmosie, najbardziej odstający nie tylko przez swoją stylistykę, przez bohaterów, ale także przez osoby twórców, którzy za tym projektem stoją. Ale zanim przejdziemy do twórców, to powiedzcie mi, czy wy w ogóle cokolwiek wiedzieliście na temat samych Strażników Galaktyki, mówię tutaj oczywiście o komiksowym pierwowzorze, no bo wydaje mi się, że to jest komiks, który tak naprawdę to zyskał chyba swoje drugie czy trzecie życie, patrząc na to, że pierwsza drużyna o tej nazwie to chyba 69 rok, reaktywowana w zupełnie innym składzie, w zupełnie innych okolicznościach, później chyba w 2008 roku, ale wydaje mi się, że ten komiks chyba jakąś wielką popularnością taką w skali światowej, która by gdzieś tam wyszła poza fanów Marvela, fanów komiksu, to się raczej ten komiks nie cieszył. Czy wy ten komiks w ogóle znaliście, wiedzieliście, z czym będziemy w tym filmie mieli do czynienia, z jakimi postaciami, czy to była dla was rzecz zupełnie świeża? No tak, oczywiście, przecież przemówili, że w 14 epizodzie, że to nawiązuje do 14 epizodu tej pierwszej serii, a tak na serio to nie miałem bladego pojęcia, bo i skąd, przecież w Polsce ten komiks chyba w ogóle nie był dostępny nawet, że tak to ujmę, w drugim obiegu, może gdzieś tam właśnie dla takich zapaleńców, którzy czytają absolutnie wszystko z Marvela, no to może takie osoby jakoś do niego dotarły wcześniej, ale wydaje mi się, że przeciętny zjadacz popkultury, to nawet taka osoba jakoś zaangażowana w popkulturę,
raczej nie znała Strażników. Ewentualnie tylko tam gdzieś z tła innych komiksów. No ja nie znałem w ogóle. Teraz czytam to, co wychodzi w Marvel Now, tylko że z tego, co tak sobie oglądałem w filmikach komiksomaniaka, gdy on zapowiadał te komiksy z Marvel Now, to on mówił, że właśnie te nowe komiksy to jest bardziej już na fali filmu, że to jest robione bardziej pod film, że klasyczni Strażnicy Galaktyki byli inni, dla niego lepsi. Ja ich w ogóle nie znałem i między innymi dlatego ja ten film chciałem sobie wtedy odpuścić, bo jeszcze wtedy nie łykałem wszystkiego. I no, te zapowiedzi oczywiście śledziłem, ale wydawało mi się, że nie wiem, że to jakiś taki dziwny film, że nie planowałem na niego jechać. Ja na niego pojechałem zupełnie przypadkiem. To był taki strasznie dziwny zbieg okoliczności, że ja w ogóle do tego kina trafiłem i to zmieniło według mnie bardzo dużo w ogóle w temacie komiksowych ekranizacji, ale też w moim podejściu, bo ja w tym filmie się zakochałem. Mm-hmm. Krzysiek z Myszmasza jeszcze podkreślał, bo on się zna przecież na wszystkich komiksach z Marvela, że ci bohaterowie, których widzimy na ekranie, to są tak naprawdę imiona, tak, czy też jakieś tam nicknames, niki, przezwiska oraz częściowo wygląd, a cała reszta została niejako przepisana, napisana od nowa na potrzeby filmu i teraz tego nowego uniwersum. Ale z drugiej strony, skoro jemu to nie przeszkadza, takiemu właśnie zatwardziałemu fanowi komiksów, no to myślę, że nam też nie powinno, nie? I właśnie tak jak Mando powiedział, ja też od razu kupiłem tych bohaterów, przy czym na mnie już ta kampania marketingowa zadziałała bardzo dobrze. Te trailery Ugaczaka, to było właśnie takie inne, takie dziwne, nie? Bo no wcześniej trailery tych filmów komiksowych jednak tak nie wyglądały. Zapowiadało się coś ciekawego, zabawnego, ale zarazem takiego dynamicznego, pełnego akcji. I cieszę się, że dałem się kupić i przekonać i trafiłem do kina. No ja nie będę też oryginalny i o Strażnikach Galaktyki usłyszałem dopiero przy okazji ekranizacji. Ja niektóre imiona czy ksywy tych postaci to kojarzyłem, bo jak nasz redakcyjny kolega Michel omawiał Anihilację, którą teraz Egmont wydaje, no to w ramach tego eventu marvelowskiego tam się niektóre z tych postaci, które znamy z ekranizacji, i to mam na myśli tutaj i te dobre, i te złe, one się tam pojawiają jako istotni gracze, więc jak gdzieś tam mi się to obiło uszy, natomiast ja kompletnie nie miałem pojęcia, jak ten film może wyglądać przede wszystkim, bo to wiecie, to jest też ciekawa sytuacja ze Strażnikami Galaktyki o tyle, że myślę, że to był projekt z punktu widzenia Marvela, Disneya bardzo ryzykowny, a z punktu widzenia fanów komiksów no równie ryzykowny, tylko może z innych powodów, no bo jakby wiadomo, że z punktu widzenia Marvela, Disneya ten film był ryzykowny, no bo musieli wyłożyć potężną kasę na drużynę postaci, która nie jest specjalnie znana. No i jak się tak spojrzy na nich, że mamy tutaj do czynienia z jakimś no, wygadanym kosmicznym piratem, zieloną morderczynią i panem drzewem oraz gadającym szopem, no to faktycznie no to wygląda to dziwnie, co nie oznacza wcale, że będzie to coś dobrego. A z kolei z punktu widzenia pewnie fanów komiksu, no to też był projekt obarczony sporym ryzykiem, no bo jednak ekranizowanie komiksu, który rozgrywa się w kosmosie, w no jednak zupełnie innym skrawku tego marvelowskiego uniwersum, gdzie no do tej pory nie mieliśmy zbyt wielkiego wglądu, no bo tam oczywiście Thanos nam się gdzieś tam przewija w tle cały czas, mieliśmy w Avengers tamtą inwazję obcych, no ale to były tylko takie, można powiedzieć, ułamki tego, co w tym filmie mieliśmy dostać. No ale przede wszystkim też warto wspomnieć, i tak żebyśmy przechodzili pomału do samych twórców, no to jednak też wydaje mi się, że z perspektywy czasu, no to można powiedzieć, że to była jakaś natchniona decyzja, ale w momencie, kiedy... Według mnie to był w ogóle jeden z ważniejszych filmów komiksowych
w ogóle w historii ekranizowania filmów komiksowych, no bo on zmienił całkowicie podejście do filmów komiksowych, bo tak jak mieliśmy te stare ekranizacje kiedyś masakrycznie kiczowate, no to one wpłynęły bardzo mocno na późniejsze podejście do ekranizowania komiksów i w zasadzie no ekranizacje komiksów dopiero na nowo odżyły, dopiero zaczęły być traktowane poważnie, gdy zaczęto to je robić na poważnie, no dopiero gdy Nolan wyskoczył ze swoim Batmanem, robiony całkowicie, wiesz, tak jakby w odcięciu od tego, czym jest komiks, w moim przynajmniej odczuciu, taki superbohaterski. No nie w twoim tylko, no to no. Tak naprawdę to wszyscy mówią, że to takie Batmany Nolana to jest bardziej kino gangsterskie, czy kino noir niż komiks. Ale powstawał ten Amazing Spider-Man, on też odcinał się trochę, bo kurczę, wiesz, strój Spider-Mana jak najciemniejszy, jak najmniej rzucający się w oczy, żeby to jak najmniej było takie krzykliwe. I pierwsza faza Marvelowska, no ona już weszła w taki krzykliwą ekranizację komiksów, taką bardziej kolorową już rozwałkę, ale mimo wszystko to nadal moim zdaniem nie było cały czas jeszcze to. I też mam wrażenie, ale to mogę się mylić, bo trochę nie pamiętam tych filmów, a druga rzecz, że one jednak pokazywały genezę, że tam też starano się zbyt często nie używać imion tych bohaterów, nie nazywać ich tak komiksowo. Przecież tak samo na przykład seriale pierwsze, jakie czy pierwsze, no te z XXI wieku, jak powstawał Arrow, no to nie nazywał się Green Arrow, tylko Arrow i tam starano się w ogóle nie używać przez pierwsze sezony Arrow, mówili na niego Mściciel, żeby jak najbardziej to odciąć od komiksów, a ten film moim zdaniem właśnie to była taka bomba, to pokazało, że wiesz, mogą walnąć do filmu, wstawić małego Shopa z wielką bronią, gadające drzewo, kolorową kobietę, a ludzie i tak na to pójdą i będą to chcieli oglądać i będą się jarać i będą chcieli oglądać. I moim zdaniem ten film sprawił, że właśnie teraz ekranizacje komiksów są bezpieczniejsze dużo bardziej. Chociaż z drugiej strony ten film opierał się na dość takiej bezpiecznej historii, pomimo że wprowadzał może te takie dziwactwa i był tak bardzo kolorowy i komiksowy, to jednak opowiadał historię bezpieczną. No to na pewno no był jakiś tam czynnik, który miał stabilizować ten projekt, ale mi się wydaje, że tutaj naprawdę czynników ryzyka było całe mnóstwo, bo już ja się tak kręcę wokół osób, twórców, ale to nawet zacznijmy może od innej strony, patrząc na to, że tutaj twórcy posunęli się do rzeczy rewolucyjnej, bo to też, tak jak wspomniałeś na przykład o całej pierwszej fazie Marvela, no to zwróćcie uwagę, ile filmów dostaliśmy, zanim dostaliśmy drużynowy film w postaci Avengers. Już samo to w mojej ocenie jest mocno nietypowe jak na pozostałe te filmy Marvela, no bo jednak do tej pory nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy w ramach jednego filmu, w ramach jednego projektu będziemy mieli wprowadzone nie dość, że całe nowe uniwersum, to jeszcze całą drużynę postaci. I wydaje mi się, że poza wszystkimi problemami, które przy tym filmie mogły powstać, no to samo to już było mega ryzykownym posunięciem, no bo jednak wiecie, taki Iron Man miał 2 czy 3 filmy, żeby rozbudować całą historię. W zasadzie każdy z tych bohaterów przecież dostał swoją osobną historię, swoją osobną podbudowę, a tutaj mieliśmy, no przecież ile? No 30 minut ekspozycji w Strażnikach Galaktyki, żeby gdzieś tam te postaci nam przedstawić, żeby gdzieś tam te postaci zarysować. Znaczy tutaj nie było tak naprawdę ekspozycji. Właśnie o to chodzi, że ten film był genialnie skonstruowany, bo tutaj nie masz tych 30 minut, które ci wprowadzają każdą postać, tylko pojawia ci się pierwsza postać, Star-Lord, potem do niego dokoptowana od razu zostaje Gamora i praktycznie w tym samym momencie Rocket i Groot. Kilka minut później, kilka minut później w więzieniu dochodzi Drax i właśnie nie ma takiej zwyczajnej ekspozycji, bo są wydarzenia, dzieje się fabułka, a bohaterowie powoli dochodzą do ekipy, w końcu mamy już tę drużynę i ona się zaczyna budować, tworzyć. Tak, czy mamy te postacie na ekranie, ale jeszcze nie jako drużynę i potem w toku akcji rodzi się drużyna. Ale to wszystko jest takie naturalne, to wynika z fabuły, a nie z takiej typowej ekspozycji, że nam coś jest przedstawiane, opisywane, etc. No ale żebyśmy się nie kręcili, to ja zaprowadzę trochę porządku i przejdźmy może do twórców, bo ja wielokrotnie o tym już mówiłem, że to jednak był
podstawowy czynnik ryzyka, czyli osoba głównego twórcy, reżysera i scenarzysty, czyli Jamesa Gunna, dlatego że wiemy nie od dziś, że Marvel, mimo że trzyma pieczę bardzo mocno, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie producenckie nad całym tym filmowym uniwersum, to jednak nie bez przyczyny wybiera sobie twórców też raczej takich dosyć charakterystycznych, aby oni w te poszczególne filmy tknęli swojego ducha. Wychodzi to czasem dobrze, czasem źle. No mieliśmy przykład z pierwszego Thora, gdzie jednak osoba reżysera trochę ten film pewnie też wyłożyła, czy jego ambicje. W niektórych tych innych filmach to się sprawdzało dużo, dużo lepiej. No ale jeżeli chodzi o Jamesa Gunna, no to tutaj to było naprawdę dziwne posunięcie, wydaje mi się, w tamtym konkretnym momencie, kiedy on ten projekt dostawał, no bo to był człowiek, który do tej pory robił co? No, niskobudżetowe horrory, współpracował z Tromą i siedział raczej w takim kinie bardzo mocno B-klasowym, bardzo mocno niszowym. I tak naprawdę co to przecież te jego nawet pierwsze dzieła i takie najbardziej kultowe, jak chociażby Robale, które kiedyś w nawiedzonym podcaście omawialiśmy, no to mają tyleż samo fanów, ręka w górę, czego nie widzicie, to mówiący, co przeciwników. Tak, i to śmiejący, i co przeciwników w postaci mojego rozmówcy, współrozmówcy wtedy, tak, który też do was ochoczo macha, więc to pokazywało, że to jest postać, no delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjna, a też patrząc na to, że jednak tego rodzaju twórcy, czyli twórcy kina niszowego, to już pomijając wszystkie aspekty takie realizacyjne i scenariuszowe pułapki, które przed nimi stoją, no to niestety chociażby przykład Jamesa Wana i Szybkich i Wściekłych 7 pokazuje, że oni niekoniecznie umieją swoje nawet pozytywne czy bardzo pozytywne doświadczenia z kinem mniejszym przełożyć na kino wysokobudżetowe, które się jednak rządzi zupełnie innymi prawami. Ale mniejsze prawami. To jest jedno, ale po prostu James Gunn to była taka zagadka, bo naprawdę człowiek się zastanawiał, no bo ta Troma, tak, z jednej strony, z drugiej strony te horrory, to nie tylko horrory niskobudżetowe, ale też takie dziwne, z dziwnym humorem specyficznym, właśnie te Robale, nie wiem, ten, Boże, Świt Żywych Trupów, tak, z drugiej strony, nie wiem, on niedługo przed Strażnikami Galaktyki przecież PG Porn wypuścił, współpracował przy Lollipop Chainsaw, przy tej gierce, która też jest przecież porąbana. On pisał scenariusze do tych aktorskich Scooby-Doo, o właśnie, Scooby-Doo. No właśnie, dziwaczne. Reżyserował segment w tym Movie 43, który prezentował humor rynsztokowy i został zjechany całkowicie przez wszelkie recenzje. Tak, i to było chyba tuż przed Strażnikami, dosłownie, nie? Tam z pół roku czy rok jakoś. Tak więc człowiek miał w głowie tę filmografię i naprawdę się zastanawiał, czym będzie ten kolejny film od Marvela. Bo naprawdę to mogło być czymkolwiek w gruncie rzeczy. No ale okazało się, że jednak, no mówię, z perspektywy czasu to był krok absolutnie wizjonerski, no bo jednak się okazało, że James Gunn zrobił film autorski, zrobił film po swojemu, no i na tym wygrał. I nagle to, co było potężnym, ryzykownym ruchem, stało się no mega hitem. Nawet jeżeli może niekoniecznie takim stricte finansowym, no bo jednak umówmy się, że Strażnicy nie zrobili tyle, ile tam chociażby tacy Avengers, ale mimo wszystko no możemy mówić o dużym sukcesie. No i przede wszystkim ten film, no, zyskał sobie bardzo wielu fanów i myślę, że wielu widzów podchodzi do tego tak, jak ty, Mando, wspomniałaś, że to było takie swoiste nowe otwarcie, bo jednak wydaje mi się, że przed Strażnikami dużo widzów tych komiksowych filmów zaczęło odczuwać pewne zmęczenie. No bo jednak ten system taki, gdzie mamy po tym pierwszym filmie drużynowy, po drugim filmie drużynowy i tak dalej, no to jednak generowało pewną powtarzalność i mogło spowodować zmęczenie materiału, a nagle dostaliśmy coś tak innego, coś tak odświeżającego tę formułę, że no to po prostu chwyciło w 100%. I jeszcze przecież Strażnicy Galaktyki mieli premierę po Zimowym Żołnierzu, który właśnie został przyjęty tak pozytywnie jako to kino gatunkowe, a nie tylko superbohaterskie, tak, gdzie jednak konwencja filmu jest ważniejsza niż
historia komiksowa, także mamy jakiś konkretny scenariusz sensowny i w niego wpakowujemy bohaterów, a nie na odwrót, że bierzemy bohaterów i do nich robimy jakikolwiek scenariusz, nie? I dlatego też konkurencja była wysoka w tamtym roku. To prawda. No i jako, że rozmawiamy sobie o Strażnikach Galaktyki 20 minut, a tak na dobrą sprawę, to widzowie, którzy filmu nie widzieli albo nie pamiętają pierwszej części jakimś cudem, to nadal nie wiedzą, o czym my tak naprawdę mówimy, to oddamy naszemu specjaliście od streszczenia fabuły pałeczkę i opowie wam, o czym są pierwsi Strażnicy Galaktyki. Szymas, zapraszamy. Wszystko zaczyna się od tego, że galaktyczny łowca Peter Quill wyrusza po pewien artefakt, za który może zgarnąć sporą sumkę. Jest to oczywiście działanie do końca legalne, ale kto by się tam przejmował? Misja kończy się sukcesem, jednak ostatecznie nie udaje się sfinalizować transakcji, a jedynie Peterowi udało się napytać sobie biedy, gdyż został zaatakowany przez zielonoskórą zabójczynię Gamorę, wygadanego i uzbrojonego Shopa Rocketa oraz przez drzewokształtnego kosmitę Groota. Cała nasza czwórka wpada w tarapaty, gdyż dochodzi do takiego starcia w mieście na jednej z planet. Na skutek tego bohaterowie trafiają do więzienia. Okazuje się w międzyczasie, że tym tajemniczym artefaktem zainteresowany jest niejaki Ronan, kosmita, który chce przejąć władzę w galaktyce, nie przebierając przy tym w środkach, to znaczy po prostu zabijając dziesiątki, tysiące, może miliony jednostek, osób, istot. I w obliczu tego właśnie globalnego, galaktycznego zagrożenia, Quill wraz z tymi nowo poznanymi znajomymi oraz dodatkowo jeszcze takim więziennym osiłkiem, niszczycielem Draxem, zmuszony jest podjąć współpracę, by po pierwsze po prostu odzyskać wolność, a po drugie, by moc artefaktu nie została wykorzystana w złych celach. Innymi słowy, mamy piątkę wariatów, która wpada razem w tarapaty, a że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to postanawiają założyć zgraną paczkę i uratować galaktykę. To tak w skrócie. Tak jak mieliście okazję usłyszeć, cała ta fabuła jest dosyć standardowa, o czym też Mando wspomniał na początku w zasadzie naszej rozmowy. Czyli mamy taką historię o grupce niedopasowanych wrogów, którzy nagle zostają zmuszeni do współpracy, aby stać się bohaterami. Typowe od zera do bohatera, tylko w nietypowych szatach, jeżeli chodzi o tych o te początkowe zera. No i teraz chciałbym zacząć trochę od obsady, dlatego że w filmie, który jest filmem drużynowym i w filmie, który jest tak silnie oparty na postaciach, no wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo istotna. I teraz no powiedzcie mi, jak oceniacie dobór obsady do postaci, jak wam się ta ekipa podoba od strony aktorskiej i, no i jak tutaj cała ta też chemia pomiędzy postaciami na was podziałała? Czy podziałała, czy kupiły was ta cała ekipa, czy nie? Czy widzicie tutaj jakieś wtopy ewidentne? I to też może od razu po jednej i po drugiej stronie barykady, no bo tu warto wspomnieć, że tutaj mamy plejadę gwiazd i po tej dobrej, i po tej złej stronie. Jak dla mnie casting wypadł doskonale. Znaczy na etapie zapowiedzi i tak dalej nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo nie wiem, na przykład Chris Pratt wtedy jeszcze moim zdaniem nie był tak popularny jak teraz, nie? No potem zagrał w świetnym Jurassic World. Ale nie, no bo wtedy no miały tam kilka ciekawych ról, ale tak naprawdę dopiero potem zaczęło się o nim tak głośno mówić. No był ten Jurassic World, okej, wiecie co myślę o tym filmie, ale nie wiem, było Siedmiu Wspaniałych, byli pasażerowie, były tam jakieś różne inne castingi, w których był brany pod uwagę, ale ogólnie w sensie dużo się zaczęło o nim mówić, nie? Wtedy jeszcze aż tak znany nie był, ale mam wrażenie, że cała ta obsada już na ekranie sprawdza się doskonale i ja czuję tę chemię i bardzo mi się podoba praktycznie każda postać, to jak... Znaczy ja czuję te postacie, tak? Ja nie widzę aktorów, nie słyszę aktorów. Szczerze mówiąc, ja na przykład nie słyszę głosu Bradley'a Coopera, dopóki się jakoś super nie skupię. Vina Diesela to w ogóle w tym nie słyszę. Nie wiem, naprawdę
Gdyby nie napisy. No właśnie, to jest masa aktorów, których moglibyśmy kojarzyć, a ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że niektórzy tutaj występują. Tak, bo jeszcze do tego... No, o Winie Dieselu wiedziałem, ale na przykład, że Karen Gillian gra Nebulę, to ja teraz właśnie zobaczyłem, nie miałem pojęcia, że to ona. No tak, tak mocno ucharakteryzowana osoba, nie? Tak, i właśnie tych nazwisk to jest... No kilkadziesiąt, no to nie ma sensu nawet teraz wymieniać wszystkich. No ale z ważniejszych mamy Glenn Close, mamy Del Toro. Mamy Johna C. Reilleya, tego Dimona Honsu. Ale główną rolę kobiecą też gra Zoe Saldana. Zoe Saldana. No to chociażby z Avatara czy ze Star Treka. Nie no, tutaj obsada aktorsko no robi wrażenie, natomiast tutaj też jak się spojrzało na pewno na te nazwiska przed filmem, no to tak jak wspomniałeś o Pracie, no on swój status gwiazdy to zyskał po tym filmie tak naprawdę. Już taki Dave Bautista, no to przecież to jest też jakiś były wrestler czy były zawodnik MMA, no to umówmy się, że ciężko było go podejrzewać o jakieś zdolności aktorskie i mówię celowo jakieś, a nie dobre zdolności aktorskie, no bo jednak wiecie jak to wygląda często z tymi aktorami wziętymi ze sportu żywcem. To jest zresztą ironia dla mnie, że Vin Diesel i Bradley Cooper, którzy byli często wymieniani jako osoby, które w tym filmie grają, no to w tym filmie, szczególnie Vin Diesel, no ma rolę, umówmy się, daleko nietypową. Ale to ja się też zgadzam z tym, co tutaj Szymas powiedziałeś, że w zasadzie cała ta główna piątka wypada bardzo dobrze. I muszę też was zapytać o Lee Pace'a, który gra Ronana, bo jeżeli pojawiały się jakieś kontrowersje wokół tego filmu, no to one były najczęściej związane z postacią Ronana, oskarżyciela i z tym, jak ta postać była może tyle dobrze zagrana, co w sumie zmarnowana. Wam się Lee Pace podobał w tej roli? Kupiła was ta postać? Musimy właśnie tutaj oddzielić grę aktorską od postaci, to po pierwsze, bo tak jak mówię, grę aktorską mi się podobała w każdym przypadku. Ja tutaj nie mam zarzutów do nikogo. Jeszcze tylko taki zabawna anegdotka, jak się pojawiły pierwsze fotosy i zobaczyłem Draxa i właśnie w tej roli jest przecież Dave Bautista, to ja mając w głowie, że tam będzie Vin Diesel, tak patrzę, Boże, co oni zrobili z Vinem? Wiesz, patrzę na Draxa i mój mózg nie ogarnia, ale wracając do twojego pytania, aktorsko super, co do postaci też mi się większość podoba. Z Ronanem na początku rzeczywiście ludzie krytykowali i co krytykowali, że no to jest taki facet, który jest zły, chce niszczyć światy, bo chce je niszczyć i tyle. I krytykowali to i krytykowali też jego przeciwników, czyli właśnie Nova i te siły tamtejsze, Nova Corps stojące na straży pokoju w tej części galaktyki. I rzeczywiście ja w czasie pierwszego seansu bawiłem się tak doskonale, że ja nie analizowałem tego wszystkiego. Gdy potem czytałem recenzję, słuchałem podcastu, oglądałem filmiki na YouTubie, tak sobie myślałem, no może rzeczywiście ten tutaj przeciwnik naszych strażników nie jest jakiś super przemyślany i ta Nova też rzeczywiście tam mogłaby rozegrać to wszystko trochę inaczej, ale przy drugim seansie, teraz byłem na mini maratonie, jak wiecie, powiem ci, że mi to w ogóle nie przeszkadzało i moim zdaniem, okej, no Ronan to nie jest jakiś genialny przeciwnik, ale mamy faceta, który jest ogarnięty jakąś manią, tak? Jest trochę obłąkany, jest szaleńcem, jest kosmitą, który pała nienawiścią do właśnie tej konkretnej grupy istot w kosmosie, do konkretnej planety. Chce ją za wszelką cenę zniszczyć i w pewnym momencie wpada mu w ręce kamień nieskończoności, dający mu praktycznie nieograniczoną władzę, przynajmniej tak to się wydaje. I facet, który chciał współpracować z wszechpotężnym Thanosem, nagle sam jest niezwykle potężny. No i to jest logiczne, że w tym momencie mu odbija mu palma, woda sodowa uderza do głowy i że stwierdza, że okej, w takim razie wykonam swój plan, dopuszczę się tej zemsty samodzielnie i pokonam wszystkich osobiście. I to wszystko, to jest proste, tak, to jest banalne, ale tutaj nie ma żadnych sprzeczności, żadnych udziwnień właśnie i na ekranie to wypada całkiem spoko, zwłaszcza, że ten pierwszy film to jest przede wszystkim to budowanie postaci pozytywnych i Ronan, on nie musi być jakoś super rozbudowany, mieć motywacji, którą da się rozpisać w formie rozprawki na 10 stron A4, nie, bo on tutaj i tak jest na drugim planie, a jako taka postać, która właśnie ma prostą motywację i
zyskuje nagle tę supermoc, no to to wszystko się klei moim zdaniem. I tak samo Nowa, ludzie krytykowali te strategie, które zastosowano w celu obrony planety. Nowa wie, że jeżeli wróg stanie na planecie, to wszyscy zginęli praktycznie. Koniec, przepadli. No i starają się nie dopuścić do tego i moim zdaniem ta strategia też ma sens i ogólnie to wszystko mi tutaj super gra. I jeszcze jedna rzecz, co do właśnie Zoe Saldany. Skapnąłem się przy drugim seansie, że to jest film, który w ogóle nie gra seksem. Chodzi o to, że no wiecie, Chris Pratt, też o tym się pisało przecież w całym internecie na 1000 stron, jak to on nie przypakował, jakiego to treningu nie odbył przez ten rok przygotowań do filmu i w ogóle jaką ma teraz klatę. Nawet wiecie, ja na tablicy na Facebooku widziałem zdjęcia klaty Pratta. Wszyscy o tym pisali. I tak samo Zoe Saldana, przecież bardzo atrakcyjna kobieta i jako ta Gamora też jest... no piękna, jest seksowna, ale film w ogóle tym nie operuje. Nie ma jakichś właśnie ujęć na mięśnie Pratta, czy nie wiem, na pośladki Saldan. Nawet jest taka scenka, gdy Zoe wchodzi po drabince tam na statku gdzieś wyżej i teoretycznie widzimy jej nogi i właśnie pośladki w kamerze, ale ujęcie kadr jest taki, że nie skupia się na tym, tak? Nie gra tym seksem, kobiecością w ten sposób, tylko po prostu widzimy kadr, statek i postać, która wychodzi z kadru. Super to wypadło, że ci bohaterowie są postaciami, a nie takimi marionetkami, które mają tylko świecić, być plastikiem, czymś sztucznym, tylko to są żywi ludzie i mamy ich też tak pojmować, recypować jako właśnie tych ludzi i mamy się z nimi zżywać, koncentrować się na ich emocjach, a nie na innych rzeczach. Ja się w pełni z tobą, Szymas, zgadzam, bo według mnie w ogóle, jeżeli chodzi o Strażników Galaktyki 1, to postaci to jest dla mnie największy plus tego filmu. Ja po prostu od praktycznie pierwszej sceny, w której widzimy Star-Lorda, poprzez te poszczególne wprowadzenie po kolei kolejnych postaci, ja w zasadzie wszystkie je kupuję w 100% i bardzo mi się podoba w ogóle, jak ta drużyna jest tworzona. I to, co ty wspomniałeś, że jest to umiejętnie tworzone, że tu nie ma na przykład tego grania seksem, to w ogóle tutaj czuć rękę twórców do tego, jak poprowadzić całą tę drużynę. No bo wiecie, to teoretycznie wydaje się banalnie proste, no bo to jest taka klisza, gdzie mamy zespół niedopasowanych bohaterów, którzy nagle ze sobą będą współpracować. To w każdego rodzaju kinie sensacyjnym, przygodowym, science fiction testowaliśmy to na dziesiątki różnych sposobów. Ale tutaj wypadło to świetnie, bo raz dobór odpowiednich aktorów do postaci, bo na przykład Dave Bautista, okazało się nagle, że on po prostu nie musi mieć zdolności aktorskich. On ma wywiązywać się z konkretnie powierzonej mu roli i wypada znakomicie na ekranie, robiąc to, co robi. Chris Pratt czy Zoe Saldana tak samo i też mi się bardzo podobało na przykład to, o czym wspominasz, że tutaj nie ma tej takiej seksualności, a nawet ja bym powiedział, że powiedziałbym więcej, że nawet udało się uniknąć takiego typowego w tego rodzaju kinie romansu, gdzie dla tego głównego bohatera w końcu nagrodą jest piękna kobieta, no bo to wiecie, to często i w sumie ja się dziwię, że gadamy tyle, ile gadamy i nie padło jeszcze to sformułowanie, przywołuje się w kontekście Strażników Galaktyki kino Nowej Przygody z Indianem Jonesem na czele. I przecież no, tam jednak to trochę tak funkcjonowało, że gdzieś w tle zawsze była ta piękna kobieta, którą Indy całował w kluczowym momencie, a tutaj jednak Gunn zdecydował się prowadzić to zupełnie inaczej i się skupił na drużynie, na zbudowaniu tych postaci, zbudowaniu relacji, a nie na takich zupełnie najprostszych schematach, co widać nie tylko w relacji pomiędzy Star-Lordem a Gamorą, ale nawet to widać w drobnych scenach pomiędzy pozostałymi postaciami, bo przecież jest świetna scena chociażby z Rocketem, który z jednej strony jest traktowany tak po macoszemu na początku przez pozostałych członków ekipy i nagle jest ta scena w barze, kiedy on się otwiera po pijaku i jedna króciutka scena, która zupełnie, wiecie,
podbudowuje i zmienia całe relacje, całą dynamikę w obrębie grupy, no bo nagle okazuje się, że jednak to wszystko wygląda inaczej niż wygląda. Mm-hmm. Jeszcze o tej seksualizacji, bo nie wiem, mamy taką czarną wdowę, nie, w Avengers. I chociaż tam też może nie przegięto, no to jednak, nie wiem, gdy nawet poznajemy po raz pierwszy, widzimy Nataszę, no to sorry, ale te ujęcia właśnie na pończochy, na biust i tak dalej, czy w ogóle to epatowanie biustem i w kombinezonie, no to trochę się rzuca w oczy, a tutaj tego totalnie nie ma, bo mamy po prostu piękną Gamorę i tyle. I druga sprawa, te relacje, one tutaj właśnie są budowane nieustannie i one się, znaczy teoretycznie to jest taki proces liniowy, nie, bo wiemy, do czego to zmierza, ale co jakiś czas wychodzą na pierwszy plan takie rzeczy, które bardzo zmieniają to, jak my pojmujemy ten świat. I co jest też istotne, mamy tutaj masę rzeczy, które wpływają bardzo silnie na emocje widza. I tutaj chciałbym się cofnąć do samego początku filmu, jeszcze nim będziemy kontynuować wątek relacji. Wy załapaliście, będąc w kinie, kiedy zaczął się film? No właśnie nie, ale myślałem, że to tylko ja. Nie, nie, nie. Słuchaj, ja siedziałem z tą szczęką zdrutowaną, nie, i z Mirindą pod pachą i oglądam sobie trailery w kinie. Siedząc na samym tyle, sala była w sumie prawie pusta, tam było, nie wiem, może 15 osób na dużej sali kinowej. I ja w ostatnim rzędzie miałem miejsce, siedzę, oglądam te trailery i widzę scenę otwarcia, spoiler, no ale to z pierwszych 3 minut. Widzimy chłopca, który słucha muzyki z Walkmana i nagle tam woła go jakiś wujek, dziadek, chodzi do mamy, okazuje się, że mama leży w pokoju obok na łóżku, jest chora na raka. Mamy rozmowę między chłopcem a matką, widać, że chłopiec no nie radzi sobie z tą sytuacją, jeszcze nie ma ojca. Ojciec ma kiedyś tam wrócić, słyszymy, sytuacja jest dosyć pogmatwana i matka umiera w tym momencie. I Boże, ja się nawet teraz, kurde, wzruszyłem i czuję łzy pod oczami. To jest tak pięknie przedstawione, to tak rusza. Może mi się głos łamie teraz. Wow. I ja właśnie siedzę w kinie i zaczynam ryczeć po prostu. I nie ogarniam, co się dzieje. Mówię, jakiś dramat, nie? To na pewno jest trailer jakiegoś dramatu ciężkiego. I wiesz, łzy mi lecą po policzkach i nagle widzę logo Marvela. I w ogóle... No nie wiem. No ja może aż tak emocjonalnie tego nie odebrałem, ale też miałem taki zgrzyt dziwny, bo też nie załapałem, że to się zaczął film. Byłem przekonany, że oglądam jeszcze jakiś trailer, chociaż ten trailer trochę za długi i zbyt taki skupiający się na jednej scenie, więc w pewnym momencie mówię, kurczę, ja chyba jednak ja już patrzę na film. Ale to było niesamowite, kurczę. I takich scen bardzo na mnie wpływających było kilka w tym filmie. Taka decydująca rozmowa odnośnie tego, czy bohaterowie stworzą drużynę na przykład. No to wow, to było niesamowite. Albo gdy padło po raz pierwszy We Are Groot. No na We Are Groot ja znowu chyba popuściłem kilka łez, bo no po prostu złapało mnie za serducho i nie chciało puszczać. I to było piękne, że była masa scen, gdy naprawdę byłem wzruszony, czy jakoś tak, nie wiem, zaangażowany, przestraszony, ale nie tak jak w horrorze, tylko losem bohaterów, tak co się teraz wydarzy. A z drugiej strony ten film ma przecież jakąś tonę żartów. I to masę takich żartów, na których wybuchasz śmiechem w sali kinowej i to nawet nie martwisz się, że komuś przeszkodzisz, bo cała sala wybucha śmiechem. I ludzie się nie kontrolują, bo nie mogą. Po prostu mamy masę takich epickich momentów. Humor i sytuacyjny, i słowny. I w sumie nie ma tutaj chyba takich żartów naprawdę niskich lotów, nie? Tylko wszystkie są takie przemyślane, ciekawe, kreatywne. Nie wiem, akcja z nogą, z protezą, no przecież... O, to teraz dotknąłeś kontrowersji. Ja pamiętam, że internet w niektórych miejscach był bardzo oburzony tym żartem. A, ten internet to jest oburzony wieloma rzeczami. Ale ja się zgadzam z tym, co Szymas mówi, że w Strażnikach Galaktyki to jest niesamowicie zrobione, że mamy przemieszany po prostu taki koktajl, po pierwsze kolorowej, wizualnie kapitalnej bajki, po drugie mnóstwo świetnej akcji, po trzecie mnóstwo humoru, a po czwarte, kurczę, w to jeszcze jest dramat wpleciony i to tak cholernie fajnie, płynnie przechodzi właśnie, bo oni potrafią rzucić żartem w trakcie sceny dramatycznej, potrafią nagle walnąć dramatem, chociaż przed chwilą się z czegoś śmialiśmy, ale
widz nie czuje jakiegoś takiego... Dysonansu, nie ma. No nie czuję, że to jest puzzle takie złożone z pociętych, niedopasowanych do siebie jakichś elementów, tylko kurczę, to wszystko jest faktycznie układanka ułożona świetnie. Ale to mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jak kapitalnie Gunn zapanował nad tym, co chciał nam opowiedzieć. Dlatego, że ja wam powiem, że w nawiązaniu do tego, co ty, Szymas, tutaj zasugerowałeś, że jest tak wiele pamiętnych scen, to wydaje mi się, że to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy w ogóle w Strażnikach Galaktyki. To, jak tutaj często pojedyncze sceny dają bardzo dużą podbudowę albo pod postaci, albo pod fabułę, albo pod rozwój świata, bo tutaj takich małych scen, które teoretycznie można by wyciąć i pewnie by się wiele nie straciło, jest dużo, a nagle się okazuje, że w kontekście tego, co ta scena nam daje, to jednak dostajemy coś więcej. Ja na przykład tak widzę scenę chociażby w więzieniu z tym, jak Quill cofa się po Walkmana. Mhm. Gdzie wiecie, to jest tak na dobrą sprawę scena, której teoretycznie mogłoby nie być. No, a jednak ile ona nam mówi o tej postaci? Znaczy ona jest potwornie ważna w gruncie rzeczy. Podbudowuje tak naprawdę późniejszą całą historię drużyny. I tutaj to, co ja wspomniałem, że Gunn zapanował nad całym tym materiałem źródłowym, to też widać w niektórych scenach, które są fenomenalnie jakby konstrukcyjnie zrobione, bo przecież jak mamy na przykład akcję w więzieniu i plan z nogą, o którym ty wspomniałeś, to patrząc na robotę stricte filmową, nawet abstrahując już zupełnie od tego, czy żart do nas trafia, czy nie trafia, to przecież jak to jest rewelacyjnie zrobione, że mamy drużynę i tutaj będziemy walić mikrospoilerami, ale to już trudno. To nie są rzeczy, które wam popsują film. Mamy na pierwszym planie członków ekipy, którzy dyskutują, co by tu zrobić, żeby uciec z więzienia i wiecie, mamy ten plan Rocketa 1, 2 i 3, a w tle rozgrywa się scena. I to jest po prostu fenomenalne. To się rzadko zdarza w kinie, żeby mieć do czynienia z tak przemyślaną sceną właśnie stricte konstrukcyjnie. No bo wiecie, tutaj mamy dwa plany, które są równie istotne. Mhm. I one grają. I mamy scenę dramatyczną na pierwszym planie i mamy scenę komediową na drugim planie, które w momencie, kiedy dojdzie do punktu zapalnego i zacznie się akcja, no dostajemy absolutnie wybuchową scenę akcji, która jeszcze stanowi puentę do dowcipu. No wow, nie? Jak to od strony tej takiej scenopisarskiej zostało fajnie pomyślane i umiejętnie też i rozegrane. Mało tego, ta kondensacja też fabularna, chodzi o to, że ta scena ucieczki z więzienia, w ogóle Prison Break powinien się od nich uczyć, bo ona trwa, nie wiem ile, 5 minut, 8 minut, a gdyby ją opowiedzieć szczegółowo, wszystko co się wydarzyło, to byśmy 20 minut gadali o niej, bo tam jest tyle rzeczy właśnie w tle, takich drobnych, tyle relacji już między bohaterami, chociaż to jest cały czas przecież pierwsza połowa filmu, że to mi się w głowie nie mieści. Ja naprawdę byłem zaskoczony, że ten film trwa tylko 2 godziny, bo on chyba trwa 2 godziny i tam nie minutę czy dwie, coś takiego, bo tutaj w ogóle ile lokacji zwiedzamy, ilu bohaterów poznajemy, oprócz sama nasza grupa, tak, to jest 5 osób, każda jest zupełnie inna od siebie, każda ma swoją historię i co jest też istotne, każdy bohater tutaj z tych głównych przeżył jakiś dramat, to jest postać w jakiś sposób tragiczna, tak, złamana przez życie, przez los. I my dostajemy takie elementy tego wszystkiego, ale nie jakieś tam ochłapy, tylko odpowiednio dawkowane fragmenty historii, które składają się na jakiś tam większy obraz każdej postaci i też większy obraz całej grupy. I to wszystko jest tak przemieszane z tą przygodą i akcją. Mamy właśnie jakąś misję na początku, tak? Potem jakąś tam walkę w mieście, potem to więzienie, ucieczkę z więzienia, próbę tam sfinalizowania transakcji gdzieś indziej. Potem, nie wiem, trafiamy na statek łowców, takich najemników gwiezdnych. Potem znowu jednocześnie bywamy u Ronana na statku, czy u Thanosa. Widzimy jakąś setkę różnych lokacji i do tego to wszystko jest tak przepiękne, tak pełne detali i tak świetnie animowane też, przedstawione. Te efekty przecież są genialne, naprawdę. Ja myślałem, że teraz przy tym drugim seansie, w związku z tym, że nie będę tak zafascynowany tym wszystkim, chociaż w sumie nadal byłem w dużej mierze, że zaczną mi się rzucać w oczy jakieś błędy techniczne, niedoróbki, tak? Czy jakieś problemy, może też fabularne, jakieś dziury, ale nic, po prostu
byłem jak zaczarowany cały czas i wszystko jest przepiękne i te detale, nie wiem, mamy postać kolekcjonera przecież i gdy trafiamy do jego gabinetu, to ile tam rzeczy widzimy. Kiedyś widziałem taką rozpiskę w sieci stworzoną przez osoby, które się znają na komiksach Marvela i tam były wyliczone i opisane wszystkie te przedmioty, no to jest jakiś geekgazm dla wszystkich fanów. I ile to pracy musiało kosztować? Sam research, żeby zrobić taką jedną scenę tak w tym pokoju kolekcjonera, no to wow. A to bo tak już Szymas nam tutaj popłynął, skacząc z tematu na temat, także nie chciałem mu przerywać, taki flow miał chłopak, który mówił przed nagraniem, że ledwo żyje. Ja bym miał coś do powiedzenia, to bym przerwał. Nie, bo chciałem w sumie nawiązać do paru tych kwestii teraz, bo wspomnieliśmy o humorze i w sumie to jest też taka immanentna rzecz kojarzona z tym filmem i jak wam się podoba w ogóle ten humor, bo tak jak też Szymas wspomniał, tu jest fajny ten humor o tyle, że on jest na bardzo różnych płaszczyznach, on jest w dialogach, jest gdzieś tam w poszczególnych scenach, w relacjach pomiędzy postaciami, czasem na zasadzie jakiegoś cameo, na jakiegoś dowcipu gdzieś w tle. Ogólnie do was ten humor trafia, czy gdzieś tam wam to zgrzytało? Tak. Ja nie rozumiem pytania. To może nie trafić? Nie no, wiesz... No oczywiście, że trafia, no przecież kapitalny humor. No, to ja nie pamiętam, kiedy tak się bawiłem na filmie w Dokładnie. Kinie. Dokładnie. Naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek w swojej historii chodzenia do kina i oglądania filmów tak bawiłem się na tego typu filmie w kinie, tak doskonale. Ale ten humor jest przegenialny, po pierwsze przez to, że jest na różnych płaszczyznach, ale też zobaczcie, że humor związany z bohaterami w przypadku każdej postaci jest troszkę inny. Bo w przypadku Draxa to są... Drax niby nie rozumie różnych określeń, Drax jest niby takim troszkę prostaczkiem. Taki kołek, taki trochę prosty humor, nie? Tak, niby. Ale on nie jest prosty w znaczeniu niski, że nie wiem, jakieś żarty o, za przeproszeniem, defekacji, czy coś takiego, czy o genitaliach, tylko on jest prosty na zasadzie, Drax nie rozumie metafory i on powtarza głupio, albo interpretuje ją dosłownie, a my rozumiejąc metaforę, śmiejemy się z tego, nie wiem, mamy w tej relacji Gamora, Quill, Star-Lord, czyli Chris Pratt, Zoe Saldana, takie żarciki związane z tym flirtem, tak, z tą relacją, która się między nimi buduje, które są dużo bardziej subtelne, ale są też niezwykle sympatyczne. Mamy Rocketa, który jest potwornie wygadany, po prostu momentami jak coś rzuci, to człowiek po prostu zbiera szczękę z podłogi. Mamy Groota, który niby ma jedną kwestię, dwie kwestie, tak? I am Groot, we are Groot. No ale są one powiedziane na różny sposób. No przecież Vin Diesel, on tam chyba nawet wypowiadał się na ten temat, że dostał chyba dwa takie zeszyty. Jeden miał tylko to jedno zdanie, a drugi miał w ogóle rozpisane dokładnie, jak ma to zdanie powiedzieć za każdym razem, nie? Nie mam pojęcia, jak on to robił, bo ja go tutaj nie słyszę nawet, ci mówiłem, ale... To I am Groot każde, pomijając to, że właśnie jest inaczej intonowane, to jest w takich momentach wpisane, że no człowiek nie może się nie uśmiechnąć. A do tego jeszcze na koniec mamy małego Groota, którego też niektórzy krytykowali, że to już jest taka jazda na emocjach, ale taka... nie wiem jak... Bardziej fanserwis niż... W tym kierunku coś i do tego też oprócz fanserwisu jeszcze celowanie po prostu w sprzedaż figurek, maskotek, etc. Ale kurczę, ten mały Groot się tak doskonale wpisuje w ten świat, w to uniwersum i... No ale co jest w tym złego? To ktoś coś widział coś w tym złego? No niektórzy krytykowali, tak? Tak, nie, no to też był jeden z punktów krytyki. Ja też słyszałem wiele opinii takich, że ta scena była taka, wiesz, nazbyt przesłodzona i opatrzona, to co Szymas wspomniał, na marketing, a nie na jakieś fabularne zniuansowanie tego świata. No właśnie. No są smutni ludzie na tym świecie, no co zrobisz? No ja też tego totalnie nie rozumiem i właśnie mówiliśmy też o tych postaciach, których jest tutaj tak wiele. Nawet te postacie, które się pojawiają tylko na chwilę, czy które są naprawdę na jakimś tam trzecim planie, może nie mówię o jakichś zupełnie statystach, ale nie wiem, jakiś tam dowódca właśnie Nova Corps, czy ten z łowców, którego... Yondu. Ale nie, Yondu to jest drugi plan, powiedzmy, tak? Ale mi chodzi o tego jego...
asystenta, pomocnika. Przybocznego. Tego, którego gra brat Jamesa Gunna. Nie pamiętam teraz jego imienia niestety. Sean Gunn chyba. Tak. No to przecież to są niby bohaterowie praktycznie w tle, ale też jesteśmy w stanie o nich powiedzieć kilka zdań. Oni też mają charakter, jakieś cechy osobowości, specyficzny wygląd. No super jest to, że ten świat naprawdę żyje. To nie jest piątka bohaterów wrzucona gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, między nie wiadomo kogo, tylko to jest żywy świat. Piękny, kolorowy, żywy, zabawny, ale i poruszający świat. I drugi raz dotarłeś do punktu, że to jest żywy, piękny i kolorowy świat, bo o to też chciałem was zapytać, ale no, Szymas to już mi odpowiedział. No, jakie są, Mando, twoje wrażenia, bo ja też od razu powiem, że dla mnie fascynujące jest, jak ten świat jest pełen detali, ale też mi się szalenie to podoba, jak ten świat jest inny i od strony tej stricte wizualnej, bo on jest przecież dużo bardziej kolorowy, często dziwaczny, jak przecież chociażby tam w tej scenie, czy w miejscu, gdzie próbują nasi jeszcze nie strażnicy sfinalizować transakcję. No przecież jakie to jest dziwaczne miejsce samo w sobie. I ten świat jest dziwaczny, ale po prostu jest tak fascynująco wykreowany tutaj przez scenarzystów i speców od efektów specjalnych, że dla mnie samo w sobie to też jest dużą wartością dodaną tego filmu i patrząc chociażby na to, jak wyglądają materiały promocyjne nowego Thora, no to widać, że to też pewnie otworzyło jakiś nowy rozdział czy nowe możliwości, jeżeli chodzi o ekranizacje superbohaterskie w kinie. To znaczy ja od razu powiem, że ja ten film widziałem niestety tylko raz podczas premiery i jako, że jestem na świeżo po dwójce, to mnie się to dość mocno miesza i ja nie odświeżałem sobie tego filmu przed dwójką, przy czym to, co mówi Szymas, że przy drugim seansie film nie traci, to mnie szalenie cieszy i bardzo mnie to... Szalenie mnie to cieszy, bo ten film po prostu lubię i trochę bałem się do niego wracać, żeby nie zweryfikować, wiesz, tego pierwszego wow, ale ja ten świat kupuję w całości i podobał mi się on niesamowicie, przy czym ja w podsumowaniu może trochę bardziej to rozwinę, ale to był mój pierwszy film IMAX-owy, to ja w ogóle miałem wypaczone całkowicie miałem wypaczony odbiór, bo dla mnie Strażnicy Galaktyki są jednym z najważniejszych punktów w ogóle w moim prywatnym życiu kinomana, bo to po prostu zmieniło moje całkowite postrzeganie doznań, jakie można przeżyć w kinie. No, jedyny problem, jaki widzę, to to, że Strażnicy Galaktyki, kurczę, no nie są autonomicznym tworem. To jest jednak część tego wielkiego marvelowskiego projektu i na chwilę obecną ja jednak patrząc na Strażników Galaktyki widzę coś zupełnie innego. Nie mam pojęcia, jak oni to będą próbowali połączyć. Może właśnie nowy Thor jest takim krokiem w tym kierunku, żeby już pozostałą część uniwersum trochę kierować też w stronę Strażników Galaktyki, również wizualnie i przy pomocy formy. No ale też treści, bo jednak nowy Thor na pewno w gwiazdach będzie się częściowo toczył, więc to pewnie tak jak mówisz, i od strony tej stricte formalnej, ale od strony też fabularnej, to pewnie gdzieś tam już zaczyna zmierzać ku sobie. Tak, ja bym tylko tutaj w przypadku tej wypowiedzi Mando wyjaśnił jedną kwestię, bo to tak, ten film jest częścią uniwersum Marvela i tutaj łączy się jakoś tam chociażby przez ten artefakt, tak, który jest istotny dla uniwersum Marvela, ale też jako zamknięta całość sprawdza się doskonale. To nie jest tak, że musicie przed tym oglądać jakikolwiek film z Marvela, czy że... No właśnie, ale to ja właśnie to powiedziałem, że on jest aż chyba za bardzo zamkniętą całością. A za on jest naprawdę bardzo mocno oderwany od tego. No, tworzy nam, nie dość, że właśnie to, co mówił Jerry, od razu nam daje całą drużynę bohaterów, coś, co wiesz, całemu MCU zajęło całą pierwszą fazę, żeby ich stworzyć, to my już tu ich dostajemy i odbieramy ją pozytywniej niż samych Avengersów, nie? Tak, tak. A do tego właśnie, no... Tworzą w jednym filmie świat 100 razy bardziej skomplikowany i wizualnie całkowicie odstający od reszty. Ale jeszcze jedna rzecz jest, o której w ogóle nie powiedzieliśmy, a która też wpływa na odbiór filmu. Nie wiem, czy to teraz, czy kiedy indziej. No kurczę, gadamy od... Godziny. 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 A nie padło ani razu słowo muzyka.
żebym to ja musiał mówić. Człowiek, który na muzykę w ogóle nie zwraca uwagi. Nie wiem, czy teraz o tym będzie mówić Jerry. Tak, tak, nie, jak najbardziej. Mando, ja się cieszę, że to poruszyłeś, bo ja też chciałem w tym kierunku zmierzać, tylko po prostu tak nam płynnie przychodzą przejścia pomiędzy poszczególnymi wątkami, że już chciałem muzykę zostawić Mando, na koniec. Ja mam wrażenie, że Jerry po prostu nie ma planu na ten podcast i się podpisuje pod wszystkim, co my poruszamy i tak próbuje nam wmówić, że on do tego chciał doprowadzić. Ja mam bardzo szczegółowy plan, idziecie po prostu jak po sznurku, tak jak was tu zaprogramowałem. Ale żarty na bok, bo jeżeli przechodzimy do muzyki, to tutaj są dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Jedno chciałbym nawiązać do tego, co wspomniał Szymas, i ja do Strażników Galaktyki byłem w 100% przekonany na etapie marketingu, bo jedynka już trailerami i właśnie muzyką zrobiła po prostu niesamowitą robotę. A ja właśnie, tu ci jeszcze na sekundę przerwę, a ja chyba nie widziałem trailerów tego filmu. Ja kojarzyłem zdjęcia, kojarzyłem, wiesz, plakaty, różne takie graficzne zapowiedzi, które mi migały gdzieś tam na Facebooku, ale chyba nie kliknąłem ani razu w trailer. Także dla mnie to było również zaskoczenie w kinie. O. No, a tutaj naprawdę trailery już robiły robotę, a za ścieżkę dźwiękową odpowiada Tyler Bates i to jest człowiek, który ma za sobą karierę bogatą, jeżeli chodzi o filmy. On współpracował przy większości filmów ze znakiem Snyderem, ale robił dużo horrorów, bo on współpracował równie często z Robem Zombie, współpracował wcześniej z Jamesem Gunnem, z Ty Westem, także no to jest człowiek, który ma filmografię bogatą, ale bardzo rozstrzeloną, można powiedzieć, gatunkową. Przecież też robił muzykę między innymi do Johna Wicka, o którym my z Szymasem niedawno rozmawialiśmy. Mhm. I my przy tych różnych filmach, bo część z nich żeśmy omawiali, też muzykę żeśmy chwalili, ale sama ta taka autonomiczna ścieżka dźwiękowa to jest jedno, ale tutaj w Strażnikach Galaktyki udało się coś, co jest absolutnie fenomenalne, a mianowicie wtłoczono i uczyniono z muzyki wręcz kluczowe narzędzie fabuły pod pewnymi względami i to się udało fenomenalnie, bo mamy w całym filmie, w całej ścieżce dźwiękowej dużo piosenek z lat 80., które, tak jak wspominam, one mają znaczenie fabularne, ale nie dość, że to się sprawdza po prostu jako element opowieści, ale ja nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale po prostu ja też od razu to powiem, ja ten film sobie teraz odświeżyłem przed dwójką, a widziałem go już łącznie chyba ze 4 razy, bo też nie ukrywam, że jestem po prostu ogromnym fanem i dla mnie ten film to jest po prostu podręcznikowy przykład, jak wykorzystywać piosenki właśnie w filmie. Ja ci wysłałem SMS-a z kina, bo rzeczywiście te piosenki robiły wrażenie, bo soundtrack ogólnie jest super. Ten soundtrack pasuje bardzo klimatem do tego, co widzimy na ekranie, ale mamy też ten tak zwany Awesome Mix Volume 1 w pierwszej części filmu i to są utwory, które znamy z naszej rzeczywistości i one są... No właśnie, są dobre, po prostu jako utwory muzyczne, wpadają w ucho, tak chcesz je nucić, tak po prostu i ja zazwyczaj nie słucham soundtracków, a już na pewno nie całych soundtracków w domu po powrocie z kina i to jest chyba jedyny film w ogóle od nie wiem ilu lat, w którego przypadku wróciłem, odnalazłem od razu soundtrack i katowałem go przez nie wiem jaki okres czasu i z którego do tej pory znam dużo piosenek, ale nie będę śpiewał, bo mi się koledzy wyłączą. No ale, nie musisz. Tak. Ale co jest istotne, to to, że po pierwszym seansie po prostu pamiętałem, wow, była ta piosenka i ta, i tutaj była, nie wiem, Blue Sweet i tutaj był, nie wiem, Jackson 5, a tutaj coś innego. Ale pamiętałem, że te utwory po prostu gdzieś tam się pojawiały i że to są dobre utwory. Przy drugim seansie natomiast zauważyłem, że te utwory są idealnie wpasowane właśnie treściowo w sceny, w których się pojawiają. Że tam ten tekst, który słyszymy, może też za pierwszym razem przez to, że nie wszystkie teksty znałem, to tak się nie skupiałem na tym angielskim, oryginalnym właśnie tekście, ale teraz za drugim razem no naprawdę... widziałem w tym większy zamysł, wiesz, tak słyszę muzykę, słyszę piosenkę, zaczynam sobie nucić, tam słowa pod nosem powtarzać i nagle mówię, Boże, jak to idealnie pasuje i no to jest niesamowite. Ale ta kwestia treściowa to jest jedno, ale samo
sama realizacja i rozpisanie poszczególnych scen w powiązaniu z piosenkami. No to jest po prostu, dla mnie to jest naprawdę mistrzostwo, mistrzostwo. Jak na przykład mamy moment, w którym widzimy przygotowania takie, jak wiecie, z filmów akcji lat 80., że cała drużyna się zbroi i słyszymy w tle Sherry Bomb, The Runaways. No, no to po prostu nie dość, że sama ta scena jest po prostu perfekcyjna, no to, to tak rewelacyjnie to gra z muzyką, ale przecież nawet otwarcie, jak mamy pierwsze spotkanie z Peterem Quillem dorosłym, no to przecież jak ta scena jest rozpisana pod kątem muzycznym? No ona się zaczyna od tego, że Quill zakłada sobie słuchawki od Walkmana na uszy i tańczy, i mamy po prostu 3-minutową sekwencję, gdzie muzyka jest po prostu równie istotnym narzędziem fabularnym, jak wszystko, co widzimy na ekranie. No mało tego, no przecież w finale, gdyby nie muzyka i taniec, to galaktyka przestałaby istnieć. Wszystko potoczyło, tak, wszystko potoczyłoby się inaczej. Tak, bo właśnie sam tak taniec to jest elementem fabuły i do tego muzyka jest czasami w tej warstwie meta, to znaczy bohaterowie rozmawiają o tych piosenkach. Więc to jest naprawdę element po prostu świata, filmu, fabuły, formy wszystkiego. No, no tak, to jest jeden z moich ulubionych żartów w Strażnikach Galaktyki, to jest jak Quill próbuje poderwać Gamorę i jej tłumaczenie, że w jego świecie jest taki super bohaterski film i taki super bohater, który nazywa się Kevin Bacon. Tak. I po prostu ja zawsze jestem spłakany na tej scenie. To jest po prostu to jest tak piękna scena, że to jest w ogóle wow. I to jest też w ogóle, o tym przy humorze nie powiedzieliśmy, że Gunn robi fenomenalną rzecz, jeżeli chodzi o niektóre te sekwencje humorystyczne, że na przykład cały ten wątek z Kevinem Baconem to jest przecież żart rozpisany na pół filmu. Ten motyw, kiedy on się pojawia, to on jest już sam w sobie jest śmieszny. Ale ta scena później wraca wielokrotnie i ona wraca później w finale, co jest po prostu fenomenalne. I dużo jest też żartów, które właśnie się rozwijają, tak? Żarty z metafor i Draxa też się pojawiają przez dłuższy czas. Motyw tańca w tej relacji naszych bohaterów też. No, nie wiem, nawet ta proteza nieszczęsna przecież będzie ważna dla całego uniwersum. Nieszczęsna. Znaczy, nie, ale rzeczywiście śmieszna. Właśnie ludzie to krytykowali i wróćmy w sumie może do tego na chwilę, bo ja przeczytałem kiedyś taki wielki nagłówek, jakoś wtedy po powrocie z kina, że Strażnicy Galaktyki tam nie szanują niepełnosprawnych i w ogóle śmieją się z choroby, ale Jezus, przecież w tej scenie ten Maria. Żart nie dotyczy naśmiewania się z chorych, tylko z tego absurdu sytuacji i nie mówiąc już o tym, że moim zdaniem Gunn nawet pamiętał i jakby zabezpieczył swój nomen omen tyłek tym, że on w ustach Quilla od razu jakby rozbraja to, że to jest takie po prostu jechanie na niskich instynktach, bo przecież Quill okazuje się, że robiąc to, co robi, no nie też okaleczył przypłacił nikogo, to. Tylko przekupił. Tak, i to nie okaleczył, tak, tylko przekupił po prostu właśnie, żeby wykorzystać to jako no, jakieś tam narzędzie. Także no, moim zdaniem ta scena, to trzeba mieć naprawdę albo dużo złej woli, albo brak poczucia humoru, ale żeby to ją odbierać jakoś negatywnie. Poczucia humoru, to tylko zła wola, bo to znaczy... Albo robić sensację z niczego po prostu. Tak, zła wola i szukanie problemu tam, gdzie go nie ma i tyle, bo właśnie te detale, ten poziom skonstruowania wszystkiego, to jest tak przemyślane. Naprawdę, ty mówisz, że 4 razy widziałeś, tak? Czy za 4. razem dostrzegłeś jakieś błędy? Takie... Nie, no stary, ja oglądałem przed 2 jedynkę, bo zrobiliśmy sobie z Kasią po prostu taki seans. To jest jeden z 2 czy 3 filmów, które ja mam na Blu-rayu, no poza Gwiezdnymi Wojnami. I po prostu, jak mówię, jak widziałem w domu już 3 razy i po prostu to jest film dla mnie mistrzowski. Autentycznie mistrzowski. Ja po prostu teraz przy tym 4. seansie, przed 2, no to po prostu jak od pierwszych scen od razu ja wsiąkłem. Najpierw, tak jak wspominałeś, prawie mi łzy poleciały na otwarciu, później od razu byłem uśmiechnięty od ucha do ucha, jak się tylko zaczęły tańce Quilla, a później było tylko lepiej. No, ten film jest po prostu rewelacyjny i ja akurat może nie wszyscy się tutaj z nami zgodzą, ale ja się absolutnie tego nie wstydzę i uważam, że to jest po prostu film mistrzowski. A to, co też Mando wspomniał i do tego też bym chciał nawiązać, ja go też widziałem pierwszy raz w IMAX-ie
I dla mnie to też jest przykład na to, jaką robotę Gunn odwalił tutaj całościowo, no bo przecież ten projekt to było jego dziecko. On tu odpowiada za scenariusz, on tu odpowiada za reżyserię, a to, jak ten film wygląda w IMAX-ie, no to przecież to też po prostu gałki oczne nie wiedzą, co ze sobą robić, bo często się mówi o tym, że na przykład, nie wiem, Doctor Strange jest takim filmem, który był pierwszym filmem, który był tak mocno nastawiony w Marvelu na te kwestie audiowizualne i że tam mamy te wszystkie szaleństwa, ale po prostu łatwo przejść nad tym do porządku dziennego, że strażnicy wyglądają tak, jak wyglądają, no bo siedzą w kosmosie, więc jakby wiadomo, że to jest wszystko inne. Ale dla mnie naprawdę ten film jest kapitalnie od strony tej stricte wizualnej poprowadzony, także no w IMAX-ie to robi piorunujące wrażenie. Wiesz, co wam powiem? Ale na małym ekranie się sprawdza. Ja widziałem dobrze ten film właśnie dwa razy w zwyczajnym kinie i tak jak na Strange'u byłem w IMAX-ie i Strange mi się bardzo podobał w IMAX-ie, tak? Ja nie wiem, czy strażnicy nie są lepsi wizualnie, tak? Bo Strange trochę się bawi tym łamaniem czasoprzestrzeni, ale jednak no, nie jest, to nie jest tak piękny, tak ciekawy, tak pochłaniający widza świat. Mamy ciekawe efekty, to rozwinięcie tego, co widzieliśmy w Incepcji, tak jak wszyscy na to zwracają uwagę, ale właśnie zmodyfikowane, rozwinięte, troszkę skomplikowane, żeby było ciekawiej i to jest spoko, ale takiego Strange'a raczej za drugim, trzecim razem nie będzie się oglądało tak samo dobrze, no bo już będziemy wiedzieli dokładnie, czego się spodziewać, a ten świat nie jest taki ciekawy. Po prostu mamy te efekty. A tutaj ja mam wrażenie, że przy każdym kolejnym seansie będzie się to oglądało tak samo dobrze, bo właśnie te wszystkie miejsca, które odwiedzamy, te różne scenografie, to tutaj nie można się nudzić, tak? Tutaj w każdej scenie można zrobić stop klatkę, mam wrażenie, i oglądać sobie, nie wiem, architekturę budynków. Jesteśmy w więzieniu, robimy stop klatkę, patrzymy, jakie rasy tutaj odnajdziemy, tak? I właśnie design tych wszystkich więźniów. Jesteśmy w gabinecie kolekcjonera, no to już w ogóle. Zresztą i tu, co do detali, no to przecież tutaj w gabinecie kolekcjonera jest przedmiot, który wiąże się troszkę z czymś, co widzimy w napisach, właśnie w scenie po napisach po drugich Strażnikach Galaktyki. Wow! W każdym momencie praktycznie tak się dzieje. Jeszcze to, co ty mówisz o tej mnogości raz, to jest jeszcze kolejna rzecz, która ja sobie teraz nie wyobrażam, znaczy zupełnie inaczej patrzę też na te inne filmy, no bo my tutaj mamy naturalne przemieszanie się po prostu dziesiątek galaktyk, planet, światów i tak dalej, a teraz to ma się wszystko przenieść na Ziemię, gdzie Ziemia jest jakimś ważnym miejscem, a w kontekście Strażników Galaktyki to te wszystkie inne filmy superbohaterskie z MCU, to my Ziemianie to wyglądamy jak lud pierwotny, jak zacofani kompletnie debile, nie? Przecież tam to w takich Strażnikach Galaktyki to jest naturalne, to tam nikt się nie dziwi, że gdzieś tu statek kosmiczny ląduje, że tutaj mamy pierdylion raz, a my ledwo tam na swoją orbitę wylatujemy, a w momencie, gdy otwiera się niebo i spadają kosmici w Nowym Jorku, to po prostu Ziemia oszalała, nie? Do tej pory wszystkie filmy o tym wspominają, jako o wielkiej inwazji. I teraz to naprawdę, po Strażnikach Galaktyki, patrząc na to jako całość, na całe uniwersum marvelowskie, filmowe, to Ziemianie, no to są naprawdę zacofani kretyni, nie? Tak, zwłaszcza, że mamy też te gadżety, których używa się w kosmosie, nie? Które w sumie przy nich zbroja Iron Mana już nie jest niczym super. Ale to też, jak tak Mando wspominasz o tym już drugi raz, że ten film się wyróżnia mocno na tle Marvela i że faktycznie rodzi pytania, jak to wszystko zostanie połączone, to ja bym chciał was jeszcze zapytać o Thanosa, bo Thanos to jest postać, która przewija się w MCU no już od jakiegoś czasu przed Strażnikami Galaktyki. Mhm. Ja nie pamiętam, w którym momencie, czy w którym filmie on się po raz pierwszy pojawił w jakiejś tam krótkiej scenie, ale w Strażnikach Galaktyki on po raz pierwszy dostaje taką prawdziwą scenę, nie tylko, że gdzieś tam jest migawka z nim na ekranie albo cokolwiek takiego. Tak. Tylko, że mamy taką prawdziwą scenę i no, jak na was podziałał Thanos, tak, który jest zaprezentowany w Strażnikach Galaktyki? Ja też czytałem takie raczej negatywne opinie odnośnie ogólnie Thanosa, tak, że właśnie co to też za przeciwnik, ale to jak go przedstawiono tutaj w Strażnikach, to mi się całkiem podobało, bo mamy tego okrutnika psychola Ronana, który
służy Thanosowi i w związku z tym, że Ronan też jest potężną jednostką, my to jakoś tam czujemy, nawet jeszcze przed odkryciem, czym jest artefakt, i że Ronan boi się Thanosa i nawet widać tę właśnie jego poddańczość oraz to, że nawet w momencie, gdy już zdobywa tę wszechwładzę, to jednak na przykład nie sprzeciwia się Thanosowi, tylko po prostu postanawia samodzielnie zrealizować swoje plany, to jakoś czułem, że Thanos jest szychą w tym świecie, tak? Że jest kimś, że jest zagrożeniem, a do tego podobało mi się to, że Thanos jest taki stateczny, opanowany. To też jest coś charakterystycznego, tak? I coś, co wyróżnia go na tle innych właśnie złych, którzy są tacy szaleni, chaotyczni. No i ja akurat tutaj to jest jedyna malutka łyżeczka dziegciu do tej beczki miodu, bo ja nawet nie tyle jestem w stanie powiedzieć, że mi się Thanos nie podobał, co ja z Thanosem w ogóle mam problem, jeżeli chodzi o MCU, dlatego że sam Thanos w Strażnikach Galaktyki moim zdaniem jest jak najbardziej spoko. Tyle tylko, że ja mam problem w ogóle z konstrukcją tej postaci, który głównie skupia się na tym, że nam już od wielu filmów i teraz cały czas przez wiele filmów całe MCU mówi, to jest najpotężniejszy facet w galaktyce, tylko że niestety przez to, ile on czasu antenowego, mówiąc kolokwialnie, dostał i przez to, że na razie to wszyscy o nim tylko mówią, a on siedzi na fotelu i nic nie robi, to mi jest bardzo trudno to zrozumieć i ogarnąć, że to jest taka szycha, bo wiesz... Ale to jest bardzo długie wprowadzenie do finału, nie? No finału... No zgadza się. Tego całego wielkiego rozdziału MCU będzie rozpisany na lata kolejne. No i miejmy nadzieję, że to gdzieś tam zaprocentuje, bo na razie na tym etapie to niestety ja Thanosa tego kinowego nie kupuję. Czy on mnie do siebie nie przekonuje? Przy czym mówię... Przy czym właśnie problem MCU, a nie problem Strażników, nie? Tak, tak, tak. No i ja dlatego to podkreślam, że to jest moim zdaniem problem całego MCU, no bo jednak, wiecie, no cały czas on jest pokazywany jako ten taki nemezis całego tego uniwersum od wielu, wielu lat. No i po prostu niestety, no w Strażnikach Galaktyki on się pojawia jakoś tam po raz pierwszy w istotniejszym zakresie. I mówię, z jednej strony to, co wspominamy tutaj, że on jest kreowany na jakąś tam szychę, że widać, że te postaci się go autentycznie boją. Widać po relacji z córkami Thanosa chociażby, że no to jest pokręcony koleś, ale mimo wszystko to wiecie, to jest trochę tak jak opowiadać o tym, jaki on jest straszny, a on tam sobie siedzi na tym fotelu i tak... No nie do końca to mnie przekonuje, ale to mówię, nie ma co tego rozwijać, zobaczymy już wkrótce, co nam zaprezentują, jak sobie poradzą z tym problemem, potężnym problemem MCU mimo wszystko, według mnie w Infinity War, który nadchodzi wielkimi, wielkimi krokami. To panowie, rozmawiamy blisko 80 minut, poruszyliśmy bardzo wiele różnych tematów. To na zakończenie, zanim przejdziemy do podsumowania, jak wam się podobał sam finał filmu? Dlatego, że wydaje mi się, że tak jak ja śledziłem recenzję Strażników Galaktyki, to jako minusy były podnoszone w zasadzie trzy kwestie. Thanos, żart z osób niepełnosprawnych oraz sam finał w kontekście Ronana i tego, co w ogóle dostajemy w samym finale. I teraz, no, czy ten finał jest według was dobry, zły? Podobało wam się to, jak cała ta opowieść się kończy? Z mojej strony to też jest troszkę absurdalne, bo to końcowe starcie moim zdaniem ma sens pod praktycznie każdym względem. Przy pierwszym seansie właśnie nie zwracałem uwagi na detale, potem czytałem te wszystkie krytyczne analizy, tak pomyślałem sobie, no może rzeczywiście coś nie zagrało, ale teraz, gdy byłem w kinie tydzień temu, to mnie się podobało całe końcowe starcie, od ataku Ronana, poprzez to, co robi Nova Corps, poprzez wszystkie sukcesy i porażki obu stron barykady, aż po to ostateczne starcie. No umówmy się, mniej więcej możecie się domyślić, czym to się skończy, tak? Bo no, film komiksowy o budowaniu drużyny, wiadomo. Mamy przecież tutaj ciężki dramat związany z jedną postacią, który naprawdę rusza. I chociaż ja za drugim razem przecież wiedziałem, czym to się skończy, kto może stracić życie, kto go nie straci na pewno i tak dalej, to ja znowu czułem te emocje. To jest tak dobrze napisane, że autentycznie czuję gulę w gardle i sobie myślę, no nie wiesz, łzy znowu pod powiekami się zbierają. Świetna rzecz. Sam główny zły ma tę swoją motywację w tym momencie i
działa jakoś tam sprawnie. Mamy bohaterów podzielonych tak, by każdy mógł się jakoś tam wykazać. Każdy pokazuje swoje umiejętności tutaj. Każdy walczy, bierze aktywny udział. Nie każdy walczy bezpośrednio z Ronanem. Część raczej broni tej planety, tak, broni po prostu niewinnych osób gdzieś tam na jej powierzchni. Część działa w jeszcze inny sposób, tam bardziej od strony technicznej. Każdy pełni tutaj jakąś istotną funkcję, a ostatecznie widzimy drużynę w co najmniej dwóch scenach tutaj, jako trzech, bo jeszcze planowanie, jako drużynę, ekipę, przyjaciół, docelowo tak nawet taką rodzinę, tych takich niby odszczepieńców, którzy jednak jakoś się tam ze sobą zgrali, dotarli się i to działa super. A co do ostatecznego rozwiązania tej sprawy, to kurczę, no to było piękne po prostu, bo kończy się to tak niby banalnie, nie? Jedna z postaci robi coś dziwnego, wtedy inna postać no, dziwi się temu czemuś i można powiedzieć, że właśnie to jest dziwne, ale z drugiej strony na miejscu tej drugiej postaci też bym w tym momencie się zatrzymał i chwila, o co chodzi, co jest grane, nie? I wtedy puf, coś się dzieje i ten wątek zostaje rozwiązany. Bardzo mi się to podobało, bo to było też znowu kreatywne. No to super scena była. No właśnie. Ale no, ludzie się czepiają, tak? No bo ja tak trochę nie kumam właśnie, bo ja chyba nie czytałem analiz żadnych ani opinii ludzi. Ja właśnie cały czas się dziwię, jak wy mówicie, że ludzie narzekali na to, ludzie narzekali na to, ludzie narzekali może na wiesz, to. Może no. Wiesz, z czego to też wynika? Z tego, że się ten film jest pod wieloma względami tak doskonały, że ludzie chcieli znaleźć coś, czego się mogą doczepić. I wiesz, no MCU, czego się czepiamy? No przede wszystkim z Wally, tak? Każdy arcywróg jest jakoś tam niedopracowany, no to doczepmy się od razu Ronana. No i Thanos ogólnie w MCU. Ale to ja ci wpadnę w słowo. Ja akurat do końca nigdy też nie rozumiałem, dlaczego Ronan jest tak bardzo hejtowany przy okazji Strażników Galaktyki, bo mi się wydaje, że na tle jego innych, motywacja jest też tyleż no, można powiedzieć wręcz banalna, co akurat całkiem nieźle zaprezentowana. On jest od razu przedstawiony jako fanatyk. No właśnie. No, sorry. Jako fanatyk on nie musi mieć jakiejś specjalnie rozbudowanej motywacji poza tym, że chce zniszczyć tę konkretną planetę, bo zaleźli mi za skórę. No, sorry. No, ja oczywiście rozumiem, że ktoś może narzekać na brak zniuansowania tej postaci, bo pewnie, że chciałoby się, żebyśmy w końcu dostali w MCU złego, który będzie miał no, jakąś ciekawszą motywację niż tylko zniszczyć coś, bo coś. No, ale niestety, no, na razie tego nie dostaliśmy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nawet na tle, czy w szczególności na tle pozostałych przeciwników, jakich mieliśmy w MCU, no to ja akurat Ronana lubię, bo on też w paru scenach, jak chociażby jest taka scena z Draxem w którymś tak, momencie, no to jest super. Pokazuje, że to jest naprawdę, mimo w sumie tej takiej pozornie banalnej motywacji, ciekawa postać i też świetnie zagrana, świetnie zrealizowana. Właśnie o tym ja totalnie zapomniałem teraz, ale rzeczywiście są takie detale, chociażby w opowieści Draxa, też w tym jak on o tym wszystkim mówi i w tym jak potem Gamora to komentuje i też inni bohaterowie, że w gruncie rzeczy Ronan jest tutaj w miarę nieźle zarysowany, tylko tego nie widać tak może na pierwszy rzut oka, bo nie wiem, cała akcja w więzieniu też jest poświęcona Ronanowi, nie? Ten początek tam właśnie docierania no tak, się tak, tak, postaci. Tak. No to jest kolejny z tych elementów, które ja mówiłem, że w tym filmie bardzo wiele rzeczy wraca, bo przecież wątek pomiędzy Draxem i Ronanem, no to jest rzecz, która zaczyna się w więzieniu i ona trwa przez kolejne jedną trzecią filmu co najmniej. Praktycznie do końca. Też ma swoje jakieś emocjonujące zwieńczenie. Także no, wydaje mi się, że to też pokazuje, jak konstrukcyjnie jest to przemyślana produkcja. Mm-hmm. I to wszystko, ten wątek właśnie konfliktu się kończy i mamy tę naszą drużynę. To, co się z nią dzieje w końcówce też jest moim zdaniem świetnie rozpisane i pokazane. I jeszcze na koniec te sceny po napisach, czy też na napisach. No ja nie mogę. Wow. W tym filmie naprawdę ja nie jestem w stanie doczepić się tak jednoznacznie, powiedzieć, że coś jest złe. Niczego. Dla mnie to jest po prostu Gunn
zdeklasował Whedona tutaj i od razu wbił się nasz... O nie, no to umówmy się, że akurat to strzela z armaty do wróbla, bo zdeklasowanie Whedona, jeżeli chodzi o MCU, to nie było trudne, bo Avengersi pierwsi byli jednym ze słabszych filmów w ogóle, jeżeli chodzi o całe ale MCU. Ale właśnie na także... Avengers przecież cały świat się napalał. Wszyscy mówili, że to jest w ogóle wydarzenie w kinematografii, tak? Nawet nie, że w komiksowej filmach, tylko w ogóle. No, wydarzenie to było, ale to wcale nie był dobry film. Ale to jest temat na inną dyskusję. No właśnie, i ja też nawet, jak napisałem sobie recenzję wtedy po tym powrocie z kina, no to zakończyłem to tym, że właśnie ostatnia plansza przed napisami głosiła, że Strażnicy Galaktyki powrócą i tym samym sprawiła, że przestałem czekać na Avengers 2 Era Ultrona, a zacząłem wyczekiwać Strażników Galaktyki 2. No u mnie z kolei Strażnicy Galaktyki, tak jak zacząłem tę cholernie długą rozmowę od tego, że dzięki Strażnikom Galaktyki ja już biorę w ciemno wszystko, co wychodzi. No bo właśnie tak jak powiedziałem na samym początku, ja całkowicie przypadkiem do kina pojechałem, bo ja nie planowałem w ogóle iść na ten film. Ja sobie go odpuściłem. I znajomi robili imprezę w Poznaniu, zadzwonili, że idą do kina, że w piątek. I ja wyjechałem za późno, nie dojechałbym nawet na ten film, tylko że w IMAX-ie w Poznaniu zepsuło się 3D i w piątek w ogóle nie puszczali. I w sobotę poszedłem zupełnie przypadkiem. Po prostu byłem z nimi, byłem na grillu, na piwie, a idziemy do kina. I w sumie też... prawie nie poleciało, bo tak jak weszliśmy do IMAX-u, tak pół godziny czekaliśmy, bo coś im nie działało. I Jerry, mówiłeś, że widziałeś ten film pierwszy raz w IMAX-ie, a ja mówiłem, że to był pierwszy film, jaki widziałem w IMAX-ie. Ja mam takie kilka punktów w moim życiu widza filmowego, które po prostu zapisały się u mnie całkowicie i pewnie to powtarzałem wielokrotnie, pewnie mówiłem o tym wiele razy. Dla mnie pierwsze DVD, jakie zobaczyłem w domu, dokładnie pamiętam film, dokładnie pamiętam scenę goryle we mgle, pamiętam ten deszcz, który padał, pamiętam ten dźwięk, wydawało mi się, że obraz jest tak czysty, że już nic tego nie pobije. Potem pierwszy raz, gdy zobaczyłem 3D w kinie, czyli Krwawe Walentynki, a właśnie trzeci punkt to jest pierwszy IMAX. To ja po prostu w momencie, gdy pojawiły się te IMAX-owe takie cyfry lecące, liczby i odliczanie, to ja się poczułem jak dziecko 7-8-10-letnie, które siedzi w kinie i kurczę, wiesz, mogłem się obudzić z tego snu za chwilę, gdyby film był do dupy, nie? A ja pozostałem w tym po prostu w tym uczuciu bycia dzieckiem przez następne ponad 2 godziny. I pomimo tego, że IMAX i tak dał wtedy ciała, bo rozjechał się dźwięk z obrazem, tam o jakieś pół sekundy, no ale to jest widoczne, i tak cały film obejrzałem, to w ogóle na to nie zwracałem uwagi, bo po prostu siedziałem jak taki chłopek, roztropek, jak taki wiejski głupek z rozdziawioną gębą i przez 2 godziny po prostu, wiesz, jak dziecko patrzące w jakiś kolorowy inny świat. I od tego momentu ja sobie powiedziałem, że będę oglądał wszystko, że nic nie skreślam, bo mogę stracić, bo wiesz, bo Strażników Galaktyki chciałem skreślić, bo nie znam, bo tu jakiś shop, jakieś drzewo, jakieś głupoty, tam wolę iść na Ironmana czy Kapitana Amerykę i pooglądać superbohaterów, nie? Później jeszcze raz w przyszłości chciałem skreślić Daredevila, bo gdy Netflix nagle zapowiedział, że zrobi 5 seriali o bohaterach, których ja tak też średnio znałem, no to też stwierdziłem, że nie będę wchodził w 5 kolejnych seriali i Daredevil mi też otworzył oczy, że głupku, już po Strażnika Galaktyki se powiedziałeś, że już nie będziesz se niczego odpuszczał. Daredevil ci otworzył oczy. A tutaj znowu to powtarzasz? No bo był... Mando, te twoje... co łączy Mando i Gana? Niesmaczne żarty. No, i to jest takie właśnie moje na koniec podsumowanie, że ja trochę się bałem do tego filmu wracać i nie wracałem, chociaż prędzej czy później bym do niego wrócił. Nie odświeżyłem go sobie przed 2 trochę przez brak czasu i przez zmęczenie, ale bardzo mnie cieszy to, co teraz mówicie i myślę, że pierwsze, co zrobię w najbliższych dniach, to jeszcze raz obejrzę sobie ten film. I mam nadzieję, że tak jak mówicie, będę się tak samo dobrze bawił i tak samo cieszył, jak przy pierwszym podejściu. Myślę, że jeżeli ci się podobało za pierwszym razem, to każdy następny raz będzie równie udany, bo dla mnie to jest naprawdę murowany poprawiacz humoru i to jest taki film, który ja
podejrzewam, że mógłbym oglądać na zapętleniu i nadal bym się bawił równie dobrze. Mm-hmm. Siadaliśmy do tego nagrania jakoś przed 23:00, po bardzo ciężkim tygodniu. Ja jeszcze wczoraj troszkę chorowałem, noc całą praktycznie zarwałem i byłem nieprzytomny, a teraz po prostu tak mi się japa cieszyła przez ten podcast, że aż mnie mięśnie polików bolą. A to nawet na samo wspomnienie tego filmu. Świetna rzecz, polecamy. Czy złamanej szczęki? Nie, to by mnie coś innego bolało. No ale to myślę, że tym optymistycznym akcentem dzisiejszy odcinek zakończymy. I już jutro, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, mamy nadzieję, że będziecie mieli okazję posłuchać o Strażnikach Galaktyki części drugiej. Mam takie podejrzenia, że to już nie będzie tak optymistyczny podcast jak ten dzisiejszy, ale nie będziemy póki co marudzić. Nie będziemy póki co marudzić. Mamy nadzieję, że dobrze się wam tej naszej długiej dyskusji słuchało i zapraszamy na dalszy ciąg naszego marvelowskiego tygodnia. Dzięki panowie za to dzisiejsze nagranie. I'm good. Dziękuję bardzo za te 40 minut, które sobie zaplanowaliśmy maksymalnie. I'm good. We are good. Dziękujemy bardzo. Kolega Szymas odleciał. We are good. Do usłyszenia wkrótce. We are good. Oraz części drugiej, która hula po Chinach. Która hula po kinach. Niedługo przed Boże, jestem nieprzytomny. Tylko już nie krążyć, tylko jechać, nie? Bo trochę chyba powoli idzie. To ty pierdolisz, zajebisty podcast. Nie, czy ja zjadam słowa, jak mówię w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że ja mówię co drugie słowo, które myślę. Nie, dobrze mówisz. To teraz będziesz miał się okazję wykazać, bo ci oddamy rękę do tego, co robisz najlepiej, czyli do streszczenia fabuły. Ale to już? Tak. Boże. To poczekaj, już, ja cię od razu ładnie wprowadzę. Tylko serio, jakbym mówił słowa czy coś, to mi mówcie, a nie, że to puścicie i potem będzie żart hermetyczny. A. Wszystko zaczyna się od tego, że... To tak w skrócie. Zgubiłeś słowa. Gdzie? Miałeś powiedzieć, że Mando jest fajny i jest twoim panem, a nie powiedziałeś. Miałem ci mówić, jak zgubisz słowa. No to tak tyle, to taki żarcik sobie pozwoliłem. Ale ja nie mogę mówić takich brzydkich rzeczy na antenie, bo mama mówiła, żebym nie kłamał. Tak właśnie tworzą się hermetyczne żarty. Tak jak widzicie i tak jak Mando bardziej wspomniał na początku podcastu, bardziej słyszycie, tak. Już jednak YouTube mi się rzuca w uszy i w gadanie. Tak jak widzicie... Co tam się dzieje w ogóle? Tak jak mieliście okazję usłyszeć... Że ja? No, Szymasz się nie odzywa. Znaczy, bo ja miałem teraz segment dwuminutowy, no to możesz zacząć. Chyba, że nie chcesz. No nie wiem, co powiedzieć. To Szymas mów. Bo Mando, ty tłumisz. Nie tłumię, nie pamiętam. Przykro mi. Ale bo... Muszę obejrzeć to jeszcze raz. Wydawałeś taki dziwny dźwięk, nie wiedziałem, czy tłumisz śmiech, czy ocierasz dyktafonem o coś. O. Po prostu byłem z nimi, byłem na grillu, byłem na piwie, a idziemy na piwo. Idziemy. Już jutro będziecie mogli posłuchać kolejnego podcastu w tym samym gronie, tym razem o Strażnikach Galaktyki, o Strażnikach Galaktyki części drugiej. Cofnij się, bo zrobiłeś o Strażnikach, tak? Nie zmontujesz tego. Dobra. Już jutro będziesz się mógł. I tak ja będę montował, ale pewnie, nie? Już jutro. No wiem, ja też nie zmontuję. No ty to w ogóle jesteś ciapa, to... Ma ktoś z was taśmę? Mando, masz taśmę? No nie mam. A ty, Jerry, masz taśmę? Może być przezroczysta, jakbyś pytał. No właśnie chciałem powiedzieć, że tylko przezroczystą, jeśli już. Spytam żony, obudzę. To weź właśnie, no. Albo młody. Julu, masz taśmę? Jerry, obudź młode. Oj. A kiedy nagrywamy dwójkę? Jutro.
Tylko kurwa, żeby to nie było znów półtorej godziny, nie? Bo jutro niedziela, w poniedziałek do pracy. No ja w poniedziałek o 5 wstaję, więc... No i młoda może szybciej zaśnie jutro. Weź ją wymęcz po południu. No. Może ma taśmę? Znalazł taśmę. Albo wcisnął zły przycisk. Tato? No. Tylko musimy w opisie dać, że się rozkręcamy z biegiem czasu, bo ja mam wrażenie, że ja na początku to naprawdę... Nie, też było dobrze na początku. No, no bo... Pierdolisz. No, idź taśmy poszukaj. Dobranoc. Ja. Cześć. Na razie. I'm good. Dobra, spadam. Poszukać taśmy. I'm good. 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 We are good. We are good. We are good. Good, yeah. We are good, baby. Dobranoc. Hey, hey, hey. That's mine. You son of a... Hey! Take those headphones off right now! They call themselves the Guardians of the Galaxy.